Państwa poproszono mnie w ramach Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego o przygotowanie tematu związanego z geopolityką i z geografią, a ponieważ wydaje mi się, że wszystkie kwestie ujmowane w aspekcie geografii fizycznej, a ze względu na rozwój technologii w dużym stopniu straciły na znaczeniu, aczkolwiek nie zawsze, co pokazuje współczesna wojna na Ukrainie, uznałem, że należy znaleźć temat związany z geografią społeczno-ekonomiczną. A może dlatego, że właśnie jest to jedna z moich specjalizacji kierunkowych. Ale zanim przejdziemy do demografii i geopolityki, wynotowałem sobie kilka definicji, które pozwolę sobie Państwu przeczytać, aby uporządkować, a dokładniej doprecyzować, czym jest dla mnie geopolityka, geografia i demografia, aby były to pojęcia jednoznaczne. Demografia to chyba najprostsza z definicji: badanie zmian, które zachodzą w czasie w populacjach ludzkich. Geografia to oczywiście różnorodne środowiska, badanie, miejsca, przestrzeń, interakcja. Geografia próbuje odpowiedzieć na pytanie, a dlaczego rzeczy są takie, jakie są i gdzie się znajdują. I wreszcie geopolityka, nauka o wpływie geografii i ekonomii na politykę i stosunki między narodami. Wszystkie te trzy definicje są z Encyklopedii Brytanika, którą uznałem za neutralną i miarodajną. Natomiast poszukałem także paru innych definicji. Geopolityka jest w Polsce dyskusyjnym tematem. Wszyscy się na niej znają, wszyscy o niej mówią, wszyscy o niej piszą. Czasami nawet bardzo krytycznie, o czym możecie się Państwo przekonać, śledząc materiały w internecie. Ja poszedłem krok dalej i poszukałem w Merriam-Webster Dictionary kolejną definicję, zgodnie z którą geopolityka to badanie wpływu takich czynników jak geografia, ekonomia i demografia na politykę, a zwłaszcza na politykę zagraniczną państwa. I do tej definicji będę nawiązywał w trakcie dzisiejszej prelekcji, dzisiejszej rozmowy, prezentacji. Pominiemy całą historię geopolityki, jej rozwój, geopolitykę klasyczną, Ratzla, Kleyena, Haushofera. Pominiemy wszystko, co się działo w geostrategii. Do tej pory mamy dość bogatą literaturę i dyskusję na temat różnic pomiędzy geopolityką, geostrategią, pojmowania, ujęcia, badaczy, teorii. Natomiast myślę, że warto podkreślić coś, co stało się dla mnie niespodziewane w ostatnich 20-15 latach. Otóż próbuję zajmować się geopolityką w różnym kontekście od czasu doktoratu. To było dawno temu, w połowie lat 90. jeszcze ubiegłego wieku. I w Polsce, a także w literaturze angielskojęzycznej przeważał pogląd, iż geopolityka w zasadzie się skończyła. Krytyka geopolityki, rozwój geopolityki krytycznej, w ogóle zupełnie nowe paradygmaty badań, a nieustannie w swojej pracy, w badaniach napotykałem się ze stwierdzeniami, że w zasadzie geopolityka, jeżeli nawet jest nauką, to nie odpowiada na współczesne pytania, a stawiane nam przez politykę. Natomiast rozpad Związku Radzieckiego, jego działania, a chyba najlepiej pokazuje to niestety trwająca wojna na Ukrainie, rozpoczęta agresją Rosji na ten kraj, pokazuje, że geopolityka cały czas stanowi bardzo ważny element naszej współczesnej rzeczywistości. Jednak nie chciałbym
przenosić swoich rozważań w kierunku futurologii, mocarstwowych pozycji Polski, tak jak wielu współczesnych badaczy, chociaż temat, który dzisiaj wybrałem, demografia i geopolityka, też ma już bardzo bogate opisy, również dostępne w internecie. Geopolityka. Demografia. No właśnie. Geopolityka zajmuje się stosunkami pomiędzy państwami w ujęciu przestrzennym, wychodząc z założenia tej przestrzeni. Nie jest to prosty determinizm, o co wielu posądza geopolitykę i wielu niesłusznie jej przypisuje, krytykując ją, ale uwzględnia uwarunkowania geograficzne wpływające na działania człowieka. Chyba najbardziej znaczącym obecnie procesem, rozpatrywanym, badanym, opisywanym przez wielu badaczy w całej Europie, jest problem zmian demograficznych. No to wszystko, proszę Państwa, dzieje się w świecie, który ładnie albo brzydko, zależy jak Państwo do tego podchodzicie, określany jest jako świat postnowoczesny, świat z globalizacją, świat z gafem, świat cyberprzestrzeni, cyberwojny, wojny hybrydowej, artificial intelligence. I mamy niepojęty dla wielu i bardzo trudny do objaśnienia w prosty sposób miszmasz, mozaika różnego rodzaju interesów, które my postrzegamy jedynie przez obecną falę migracji, przez problemy polityczne, problemy wewnętrzne i przez relacje międzynarodowe. Ale wróćmy do demografii. Truizmem jest stwierdzenie, że w Polsce spada dzietność, spada liczba Polaków. Ostatnie dane podają, że jest nas już chyba tylko 37,8 miliona. A ten sam proces dotyczy większości państw Unii Europejskiej. A drugim elementem, który należy uwzględnić w dalszych rozważaniach, jest wzrost średniej długości życia. A co powoduje oczywiste starzenie się populacji, brak rąk do pracy, i wymaga, no właśnie, czego wymaga? Robotyzacji, automatyzacji, czy przyjęcia odpowiednio dużej liczby pracowników z zewnątrz Unii Europejskiej? No właśnie, jeżeli pracowników z zewnątrz Unii Europejskiej, to w jakimś stopniu pokazuje przykład Polski i nie chodzi mi o medialne doniesienia, o setki tysięcy wiz, ale o realne budowy podjęte przez Orlen przy skorzystaniu z pracy zaproszonych robotników bodajże z Filipin, z Korei Południowej. Z tym, że ta kwestia braku rąk do pracy, kwestia rozwoju nie jest jedynie elementem typowym dla polskiej populacji, typowym dla populacji Unii Europejskiej. Podobnie jak migracje. Mamy przecież nieustające problemy migracyjne w Stanach Zjednoczonych. Mamy migracje zachodzące w części państw afrykańskich. Ludność Wenezueli ze względu na sytuację panującą w ich ojczyźnie dziesiątkami tysięcy migruje do krajów sąsiednich. Chciałbym pokazać, ująć procesy demograficzne i geopolityczne bardziej w aspekcie globalnym, ale oczywiście konieczne jest także korzystanie z przykładów. Proszę Państwa, te migracje nie są tylko i wyłącznie prostą chęcią poprawienia sobie jakości życia przez ludzi, którzy podejmują decyzję o wyjeździe z kraju, w którym się urodzili. Jest to także efekt zmian klimatycznych. Trzeba o nich koniecznie w tym momencie wspomnieć i podkreślić, że zmiana uwarunkowań fizyczno-geograficznych
części kraju Bliskiego Wschodu, Afryki Subsaharyjskiej, wręcz wymusza na ludności w tych regionach migrację, wyjazd, życie ze względu na brak wody, ze względu na postępujące pustynnienie, stepowienie wcześniej, powoduje, że mamy do czynienia z wielkimi falami migrantów. Nie jest to nic nowego. Jeżeli sięgniemy odrobinę w historię, to mamy falę migracji z Azji Środkowej, rozlewające się po Europie w starożytności. Falę ludów wędrujących, które doprowadziły do upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego i na jego zgliszczach utworzyły nowe państwa. Nie chciałbym, żeby było to zbyt silne porównanie, ale nie wykluczam w jakiejś bardziej odległej perspektywie realizacji tego scenariusza. W końcu upadek Imperium Rzymskiego trwał kilkaset lat, a w jego efekcie pojawiły się państwa Europy wczesnośredniowiecznej. Więc mamy starzenie się społeczeństw, mamy zmniejszoną liczbę urodzeń, mamy potrzebę nowych rąk do pracy, potrzebę siły roboczej. Mamy na to odpowiedź. Odpowiedź wynikającą nie tylko z faktu, iż cokolwiek byśmy nie powiedzieli o współczesnej sytuacji gospodarczej w Polsce, to jednak warunki życia, jakie mamy nie tylko w Polsce, szerzej w Unii Europejskiej, są niedościgłym marzeniem dla większości mieszkańców Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Środkowej, dużej części Azji. A to wszystko powoduje nieustającą presję demograficzną. Czasami także w okrutny sposób wykorzystywaną przez na przykład reżim panujący w sąsiadującej z nami Białorusi. Ale nikt tych ludzi prawdopodobnie nie zmuszał pod groźbą broni do zapłacenia, do przelotu, siedzenia w lesie. Oni gdzieś widzą szansę na nowe życie. Nawet jeżeli to nowe życie zaczyna się od łamania prawa i pełne jest niebezpieczeństw. Chciałbym też zwrócić uwagę na bardzo wysoki poziom zdeterminowania ludności, która migruje przez Morze Śródziemne. Ten szlak, Morze Śródziemne, jest usłany trupami ludzi, ciałami ludzi, którzy utonęli, próbując przepłynąć Morze Śródziemne, aby dostać się odpowiednio albo na Wyspy Greckie, albo do Hiszpanii, albo do Włoch. No i teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę silny proces migracji, a także obecne mniejszości w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, czy nawet Polska, to zaczynamy się zastanawiać, w każdym razie ja się zacząłem zastanawiać i stąd dzisiejsza prelekcja, jak zmiany demograficzne, ujmując je jako zmiany etniczne, narodowe, religijne, kulturowe, co też jest bardzo ważne, będą wpływały na politykę wewnętrzną, na politykę zagraniczną, na ekonomię, a co biorąc razem, na relacje, stosunki międzynarodowe i na uwarunkowania geopolityczne położenia każdego z państw lub organizacji państw w Europie. Teraz może parę przykładów. Francja. Można wygooglować, znaleźć w internecie informacje podawane przez think tanki na temat mniejszości islamskiej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Na ten moment mamy około 9% w Szwecji, około 11% w Niemczech,
około 13 we Francji. No i PW Report podaje, iż w przypadku, kiedy nastąpi całkowity kres migracji ze względu na różnicę w wielkości dzietności. Nie wiem, jak to ładnie określić, aby nie wejść w pułapkę błędu poprawności politycznej, ale nazwijmy to autochtonicznej ludności Europy i nowych obywateli państw europejskich. Liczba osób określających się przez islam sięgnie w Szwecji 25%, w Niemczech 20%, we Francji także około 19-20%. Kolejny scenariusz przygotowany przez PW Report w 2016 roku, a więc jeszcze przed obecnymi dużymi falami migracji, których mieszkańcy, migranci znaleźli już swoje miejsce w krajach Unii Europejskiej, podają, że w Szwecji w 2050 roku społeczność islamska będzie sięgała 30%. Podobnie w Niemczech, podobnie we Francji. Dobrze. Będą nowi pracownicy. Będą ludzie, którzy przybyli do Europy, integrowali się z naszą kulturą, z kulturą szwedzką, francuską, niemiecką, pewnie także z Polską w jakimś stopniu. Ale istnieje tutaj zagrożenie. A co jeśli nie? Co jeśli powstaną, tak jak miało to miejsce w początkach migracji do Stanów Zjednoczonych i jak ma to współcześnie miejsce w wielu państwach Unii Europejskiej, patrz praca Waltera Lecuerca, Zmierzch Europy, upadek cywilizacji europejskiej. Patrz gniew i wściekłość Oriana Fallaci, wybitna włoska reporterka przestrzegająca przed falami migracji. A co jeśli nie nastąpi proces asymilacji? My, mieszkańcy Europy, na różnym poziomie demokracji, z różnymi problemami politycznymi, wewnętrznymi, gospodarczymi, cały czas reprezentujemy kulturę, w której silnie mamy podkreślone prawa człowieka, prawa obywatelskie, demokrację. No i tu się pojawia kluczowe pytanie. Czy istnieje możliwość, zgodnie z zasadami demokracji, zwykłego, prostego zwycięstwa partii, która tych zasad nie reprezentuje? To nie jest odpowiedź na rok 2024. To jest wszystko perspektywa. Mam nadzieję, że absolutnie nie zrealizuje się ten kierunek. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę zmiany wewnętrzne w takich dwóch dużych krajach europejskich, jak Niemcy i Francja, to mamy na ten moment miliony zwolenników Alternative für Deutschland, którzy bardzo stanowczy sposób dążą do ograniczenia migracji do tego kraju. A nowa prawica Le Pen, która wprawdzie nie wygrała wczorajszych wyborów, tutaj pozostaje jedynie uśmiech. Nie mam związków z prawicą, z lewicą, próbuję to badać. Ale przy cudownej urody intelektualnej system wyborczy w Republice Francuskiej pozwolił zdobyć partiom mającym 8 milionów głosów, około 50 mandatów więcej niż partii mającej 10 milionów wyborców. Na szczęście nie jest to problem Polski, a jest to kwestia dyskusji wewnątrz Republiki Francuskiej,
nad działającym tam systemem wyborczym. Pytanie, czy mniejszości się asymilują? W różnym stopniu. Można powiedzieć, że duża część za Leclerciem, Walter Leclerc, zmierzch Europy, a pierwszego pokolenia próbuje przyjąć zasady funkcjonowania w kraju, do którego przybyli. Ale drugie i trzecie pokolenie, według tegoż autora, jest pokoleniem klasycznego buntu i odrzuca te zasady. Znajdują posłuch głosiciele nowych ideologii, głosiciele religii. Bardzo mocno chciałbym tutaj powiedzieć i podkreślić, żadna religia nie jest zła. Żadna religia, także islam, który jest o to posądzany ze względu na znane wszystkim państwu fragmenty Koranu, nie nawołuje do wojny. Ale w momencie, kiedy politycy wykorzystują którąkolwiek z religii, wtedy następuje skrajnie niebezpieczna zbitka i wtedy mamy do czynienia, żeby zacząć od chrześcijaństwa, z 30-letnią wojną religijną, z tłumieniem Katarów, Waldensów, z wojnami pomiędzy prawosławiem a rzymskim katolicyzmem. Mamy do czynienia z wojnami pomiędzy szyitami i sunnitami i mamy do czynienia z wojnami pomiędzy wyznawcami dowolnych religii. Tylko i wyłącznie dlatego, aby któraś grupa polityczna została przy władzy lub ją zdobyła. W Europie od 1945 roku z krótkim okresem wojen bałkańskich i obecnie wojny w Ukrainie, agresji Rosji na Ukrainie, mamy okres pokoju. Przemiany zachodzą niezauważalnie, na przykład w Szwajcarii. Jest demokracja. Przeciętny Szwajcar nie wie, jak się nazywa prezydent kraju, jak się nazywa premier. Wydaje się, że to dobrze, kiedy obywatele nie odczuwają potrzeby znajomości nazwiska ministra obrony ani dowódcy szefa sztabu. Ale wzrastający udział migrantów i spadek ze względu na zachodzące znane wszystkim państwu procesy demograficzne populacji etnicznej w wielu krajach, jeżeli nie w większości krajów europejskich, wraz z przyznawaniem obywatelstwa w tych krajach może prowadzić do zmian struktury demograficznej. W zasadzie już do nich doprowadzi. I tylko i wyłącznie procesy asymilacyjne i wartości kultury rzymsko-grecko judaistycznej, korzenie chrześcijańskie. Mówię bardziej o wartościach w tym momencie niż o religii. Będą zapewniały dalszy rozwój. Dlaczego tak uważam? Nie tylko dlatego, że Oriana Fallaci przestrzega przed islamem. Nie tylko dlatego, że Walter Leclerc i szereg innych badaczy z pewnym niepokojem obserwuje przemiany społeczne w globalnym świecie. Ale także dlatego, że nie mamy na ten moment zbyt wielu argumentów potwierdzających zachodzący proces asymilacji mniejszości, które już są w Europie, i migrantów, którzy do Europy dotrą. A ponieważ to są dokładnie tacy sami ludzie jak my i mają dokładnie takie same prawa jak my, nic nie stoi na przeszkodzie, aby po uzyskaniu praw obywatelskich, biorąc udział w procedurach demokratycznych zgodnie z zasadami panującymi w Europie,
zmienili system. A no właśnie, co z obywatelstwem? Przygotowując się do dzisiejszej prelekcji, do dzisiejszego wykładu, rozmowy, poszukałem w internecie, są strony Eurostat, Unia Europejska, podaje liczbę przyznanych obywatelstw w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w poszczególnych latach mieszkańcom poszczególnych krajów nienależących do Unii Europejskiej. Jeżeli popatrzymy na dane, jakie charakteryzują Francję, Niemcy, Włochy, to większa część przyznanych obywatelstw, także Belgii, Holandii, idących w skali Unii Europejskiej w dziesiątki tysięcy, to oczywiście nawet nie promil w ciągu jednego roku. Dotyczy mieszkańców Tunezji, Maroka, Algierii, Syrii, Libanu, Egiptu, Pakistanu. Czy to dobrze? W jakimś sensie, tak jak mówiłem, tak. Mamy nowych mieszkańców Unii. Duża część włącza się w społeczeństwo, stara się z nim integrować. Natomiast zawsze pozostaje niewielki niepokój. A Leclerc pisze wręcz o zmowie elit, które nie pozwalają na publikacje niekorzystnych dla mniejszości religijnych lub etnicznych danych. A w Niemczech trwa dyskusja przy poszczególnych, bardzo medialnych wydarzeniach na temat pochodzenia osób, sprawców poszczególnych tych wydarzeń. Natomiast ja chciałbym się skupić bardziej na zwykłych, demokratycznych procedurach. W mojej opinii, w perspektywie najbliższych 50 lat, mogą one doprowadzić do nie tylko tworzenia nowych partii o charakterze religijnym lub etnicznym, znacznie bardziej sprawczych niż funkcjonujące do tej pory w Unii Europejskiej, ale jesteśmy obecnie świadkami, co wzmacnia moją argumentację, reakcji Vox Populi. W końcu Le Pen skądś wzięła 10 milionów niezadowolonych z obecnej polityki prowadzonej w Republice Francuskiej wyborców. W końcu zwycięstwo partii prawicowych. Czasami wręcz faszystowskich lub o korzeniach faszystowskich lub głoszących podobne ideologie. Broń Boże, nie tożsame, to zakazane przez prawo w Niemczech, ale bliskie. Podobnie dzieje się we Włoszech, w Belgii, w Holandii. Te miliony mieszkańców Unii Europejskiej jest zaniepokojonych z jakiegoś powodu. Czy dlatego, że widzą na ulicy osoby, które odbierają jako obcych? Czy dlatego, że nie rozumieją zachodzących zmian społecznych? Czy dlatego, że zmiany, które obserwują, idą według nich w złym kierunku? Nie potrafię Państwu odpowiedzieć na to pytanie. Na ten moment mówimy o faktach. Włochy na prawo. Francja, silny skręt na prawo, wprawdzie zwycięstwo nowej lewicy, zrzeszającej partii od zielonych przez dawnych socjalistów, chyba nawet komunistów, ale w Niemczech silna pozycja alternatywy für Deutschland. To nie jest tylko kwestia migracji. Chciałbym w tym momencie przy problemach demograficznych wskazać kolejny aspekt oprócz geopolityki. Aspekt bezpieczeństwa. Mamy cudowne dwa kraje. Bardzo je lubię, wielokrotnie w nich byłem. Łotwa i Estonia. Udział obywateli rosyjskich. Obywateli rosyjskich? Nie. Rosjan wśród obywateli w tych państwach lub wśród całej populacji
sięga od 20 do 27%. Mniejszość rosyjska w Estonii jest pod bardzo ścisłą obserwacją, kontrolą, jeżeli chodzi o działania, organizacje, głoszone poglądy. To w przypadku Estonii, w przypadku Łotwy jest już realnym problemem. W tych dwóch krajach nie trzeba żadnej migracji, aby poczucie bezpieczeństwa Łotyszy i Estończyków nie było pełne. Polska w tym momencie należy właśnie do kraju pozbawionego migrantów, pozbawionego, ale granice Polski przekroczyło w ostatnich dwóch latach 8 milionów mieszkańców Ukrainy. Wprawdzie obecnie mamy według różnych danych od 1,5 do 2 miliona, ale wydaje mi się, że jest to chyba najlepszy w całej Unii przykład zachodzącego procesu integracji, co pokazuje, że zagrożenie migracją, problemami związanymi z nadawaniem obywatelstwa, problemami wewnętrznymi, polityką wewnętrzną i powiedzmy sobie także, last but not least, wzrastającym poziomem przestępczości, a nie musi być zawsze wynikiem migracji. Migranci ukraińscy w Polsce pokazali, że może ten proces przyjąć bardzo korzystne dla wszystkich zainteresowanych formy. Według ZUS prawie 900 tysięcy przybyszów z Ukrainy płaci regularnie składki ZUS-owskie. Wzmacnia nasz budżet. Trudno sobie wyobrazić działanie części sektorów gospodarki, takich jak restauracje, rolnictwo, handel, bez tych setek tysięcy Ukraińców, którzy w pełni się chyba zintegrują, tak myślę, z naszym społeczeństwem. Natomiast nie jest to proces powszechny. Można wskazać wiele różnego rodzaju zagrożeń. I właśnie tym zagrożeniom, które będą wynikały z bardzo dużej populacji mniejszości, będą wpływały na tworzenie lokalnych partii, które już funkcjonują w wielu krajach Unii Europejskiej i będą miały swój wyraz w polityce zagranicznej, wpływając na relacje kraju docelowego migracji, relacje z krajem, z którego migranci przyjechali. Od chociażby ostatni przykład mistrzostwa bodajże Europy w piłkę nożną, mecz Turcji a symbol wilka pokazanego przez strzelca dwóch bramek dla tego kraju, a piłkarza o nazwisku Demirel, a następnie kwestie dyskusji dyplomatycznych pomiędzy Recepem Erdoganem a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej i wreszcie wizyta Erdogana na meczu. A Turcy w zasadzie w Niemczech grali u siebie. Stadion wypełniony był kibicami tureckimi. Z jednej strony to dobrze. Kontakt z macierzą, kontakt z ojczyzną, wsparcie dla mieszkających rodzin w Turcji. Z drugiej strony, czy jednak używanie symboli skrajnych, prawicowych w jakimś stopniu, jak pokazuje to internet, nie znam się na organizacjach tureckich. Z internetu można wnioskować, że jest to organizacja sugerująca wybitną, znaczącą rolę Turków i dążących do wielkiego imperium, odrodzenia wielkiego imperium tureckiego. Czy to jednak są wartości europejskie? Czy w tym kierunku powinniśmy podążać? Nie mam niestety rozwiązania tych problemów. Nie znam też odpowiedzi na większość stawianych pytań. Ale na szczęście dzisiejsze spotkanie
ma charakter w jakimś sensie popularno-naukowy, może z podkreśleniem naukowym. Raczej moim celem było wskazanie potencjalnych zagrożeń i zapytanie z pewnym niepokojem, czy Europa idzie w tym kierunku, w jakim chcieliby jej mieszkańcy. I na ten moment dziękuję Państwu za uwagę.